Filozofowie poszukują wiedzy o świecie, próbując zrozumieć, jak się rzeczy mają, w najszerszym możliwym znaczeniu tych słów. Jedna z najbardziej charakterystycznych cech filozofów to niemalże nieograniczona i trudna do zaspokojenia ciekawość świata. Ciekawości tej towarzyszy sceptycyzm co oznacza tutaj dystans wobec opinii, które powszechnie uważane są za prawdziwe. Dlatego też Wrogie filozofii są dogmatyzm i skłonność do łatwego wydawania sądów. W filozofii wyróżnia się dwie tradycje, nazywane niekiedy filozofią Zachodu oraz filozofią Wschodu. W obu tych tradycjach głównym celem filozofii jest chęć zdobycia wiedzy. Filozofie te mają jednak różne początki i w swych poszukiwaniach wiedzy wybierają różne ścieżki. Dlatego też wiedza o świecie, do której docierają filozofowie w obu tych tradycjach, różni się od siebie. Upraszczając sobie nieco zadanie naszkicowania narodzin filozofii, przyjrzyjmy się początkom jednej z tych tradycji, czyli filozofii Zachodu. Pierwsi filozofowie zachodu są zazwyczaj nazywani przed Sokratykami. Co może sprawiać wrażenie, że ich główna zasługa to przygotowanie intelektualnego terenu dla Sokratesa, który gotów był umrzeć ze swoje idee filozoficzne i który uważany jest niekiedy za archetypa filozofa. Lecz jak zwraca uwagę Fryderyk Nietzsche, to właśnie przed Sokratycy wymyślili archetypy całej późniejszej filozofii. I akurat w tym twierdzeniu niczego nie ma chyba aż tak wielkiej przesady. Miejsce, w którym wszystko się zaczęło, to Milet, jedno z państw, miast leżących w Joni, starożytnej krainie na wybrzeżu Azji Mniejszej, gdzie dziś znajduje się Turcja. A przynajmniej w tym miejscu powinniśmy zacząć, biorąc pod uwagę nieliczne, zachowane do dzisiaj pozostałości dzieł pierwszych filozofów. W gruncie rzeczy często są to tylko kilkuzdaniowe skrawki tych dzieł. Nierzadko głównym Źródłem informacji na temat pierwszych filozofów są wzmianki na ich temat pojawiające się w pismach innych myślicieli, tworzących w najlepszym przypadku kilka pokoleń, a niekiedy nawet kilka stuleci później. Na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, gdy w Milecie żyli pierwsi przed Sokratycy, czyli Tales, jego uczeń Anaksymander i uczeń Anaximendra, Anaximenes, było to miasto bogate. I stanowiło liczącą się na Morzu Śródziemnym potęgę morską. Milet posiadał wtedy wiele kolonii i utrzymywał stosunki handlowe z południowymi Włochami i Egiptem. Było to mia miasto, w którym nie trudno było o spotkanie kogoś wykształconego i które zapewniało niektórym jego mieszkańcom sporo wolnego czasu. Być może między innymi dlatego właśnie tam narodziła się filozofia. Tak w każdym razie uważał Arystoteles, który kilka razy nawiązuje do trzech wspomnianych myślicieli z Miletu. Arystoteles podzielił pierwszych filozofów na teologii, czyli takich, którzy postrzegali świat jako obiekt poruszany przez porywcze istoty ponadnaturalne oraz fizyci, czyli naturalistów, poszukujących wiedzy w prostych, bezosobowych zasadach. Miletańscy filozofowie byli naturalistami. Dla naturalistów wiedza, która faktycznie zasługuje na to miano powinna wyjaśniać świat w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe. Tales wziął sobie tę maksymę do serca i stwierdził, że świat należy wyjaśnić, odwołując się do wody. Nie jest do końca jasne, czy miał tutaj na myśli to? Że woda stanowi budulec wszystkiego, co istnieje, czy też to, że wszystko, co istnieje, miało swój początek w wodzie. Dla woda była bowiem arche, czyli zasadą, a słowo to oznaczać może zarówno najbardziej zasadnicze tworzywo rzeczywistości, jak i jej praprzyczynę. Niezależnie od tego, w jaki sposób je zinterpretować, twierdzenie to słusznie wydaje nam się dzisiaj co najmniej ekstrawaganckie. Jednak biorąc pod uwagę to, z czego Tales mógł zdawać sobie sprawę, woda jako arche wcale nie była złym pomysłem. Woda, w przeciwieństwie do innych żywiołów, czyli ziemi, powietrza czy ognia, z łatwością może zmieniać stan skupienia, stając się lodem lub parą wodną. Woda jest również blisko związana z życiem. Woda znajduje się w roślinach i zwierzętach. Musi być również zwierzętą i rośliną stale dostarczana w pożywieniu. Warto zwrócić uwagę, że woda odgrywała również główną rolę w wielu ówczesnych religijnych koncepcjach stworzenia świata. Tak było choćby w przypadku wierzeń starożytnych Egipcjan. Kapłani egipscy z upodobaniem zwracali uwagę, że pomysły dotyczące wody Tales zaczerpnął właśnie od nich. Nawet jeśli taka właśnie była geneza idei wody jako arche, to koncepcja Talesa istotnie różniła się od podobnych rozwiązań religijnych. Otóż Tales starał się przynajmniej w pewien sposób uzasadnić przynajmniej niektóre swoje twierdzenia. Twierdził on chociażby, że woda podtrzymuje ziemię. Problem tego, co podtrzymuje ziemię, był nieustannie powracającym wątkiem w myśli nie tylko pierwszych filozofów, zwłaszcza naturalistów. Woda faktycznie utrzymuje na powierzchni przynajmniej niektóre rzeczy, jak choćby kłody drewna, więc dlaczego nie miałaby ona podtrzymywać również ziemi? Lecz rozumowanie Talesa nie jest szczególnie przekonujące. Nie wskazuje ono przecież, co podtrzymywać ma przed upadkiem wodę, która z kolei podtrzymywać ma ziemię. Tales nie wyjaśnia też, dlaczego ziemia ma być bardziej podobna do unoszącej się na jej powierzchni kłody drewna niż do błyskawicznie tonącego kamienia. Zwróćmy jednak uwagę, że aby dyskutować z poglądami Talesa, wystarczy przedstawić stosowny argument, odwołujący się do obserwacji i doświadczenia, który to argument zapewne nie będzie skuteczny w dyskusji z egipskim kapłanem. Co ciekawe, swoim współczesnym Tales kojarzył się przede wszystkim z osiągnięć o bardziej praktycznym charakterze, zwłaszcza z tym, że przewidział zaćmienie słońca, które wydarzyło się w 585 roku przed naszą erą. Co więcej, zjawisko to wydarzyło się w czasie bitwy pomiędzy dwoma wschodnimi sąsiadami miletu, czyli Medami oraz Lidyjczykami, co uczyniło całą sytuację jeszcze bardziej dramatyczną. Walczące wojska były pod tak wielkim wrażeniem tego zaćmienia, że złożyły broń i zawarły pokój. Dla żyjących w tych czasach Greków, predykcja Thalesa była na tyle imponująca, że nabrali wielkiego szacunku do jego sposobu myślenia. Anaximenes upatrywał arche w powietrzu. Inny przed Sokrates przed Sokratyk. Xenofanes, w ziemi. Jednak nie wszyscy filozofowie greccy tamtego okresu upatrywali zasadę wszystkiego w jednym z żywiołów. Pitagoras oraz jego uczniowie odwoływali się tutaj do liczb. Pitagoras żył w VI wieku przed naszą erą. Był niemalże rówieśnikiem Anaxymenesa. Podobnie jak Anaksymenes Pitagoras był jończykiem. Podobnie jak Tales, Pitagoras jest twórcą twierdzenia geometrycznego, które nosi jego imię i dzięki któremu jest on znany uczniom szkół podstawowych na całym świecie. Pitagoras urodził się na wyspie Samos, położonej na północny zachód od Miletu. W wieku około 40 lat opuścił Samos. Gdzie dobrobyt zaczął stopniowo przeradzać się w dekadencję. Kolejnym powodem opuszczenia wyspy mógł być również jej tyrański i rozpustny władca, Polikrates. Pitagoras uważał natomiast, że jedynie dzięki życiu w ascezie, ludzka dusza, wieczna i nieśmiertelna, może wyrwać się z więzienia nieczystego ciała. Miał jednak Pitagoras bardziej precyzyjną radę, w jaki sposób ucieczka ta mogłaby się udać dzięki kontemplacji i badaniom naukowym. Pitagoras oraz jego uczniowie głosili myśl, która była bliska niejednemu filozofowi żyjącemu później, zgodnie z którą dzięki kontemplacji doskonałego, wiecznego i niezmiennego porządku rzeczy, Dusza uczestniczy w jego doskonałości i upodabnia się do niego. Pitagorejczycy byli bodaj pierwszymi myślicielami, którzy poprzez filozofię rozumieli poszukiwania wiedzy tylko ze względu na nią samą, a nie ze względu na płynące z tego korzyści praktyczne. Jeśli więc filozof studiuje geometrię z powodów praktycznych, jak czynni chociażby egipcjanie, którzy potrzebowali jej po to, aby obliczyć pole powierzchni gruntu, to jego dusza pozostaje uwięziona w nieczystym ciele. Jeśli jednak badania geometryczne i szerzej matematyczne mogą być dla niego duszy drogą ucieczki z ziemskiego więzienia, to muszą mieć na celu jedynie abstrakcyjny problem dowodzenia twierdzeń Jedno z najbardziej znanych odkryć Pitagorasa dotyczy zjawiska na pograniczu matematyki i muzyki, czyli dziedzin, które wydają się mogą wydawać się bardzo od siebie odległe. W muzyce interwałem nazywa się różnicę w wysokości dźwięków Współbrzmiących lub następujących po sobie. Brzmienie interwałów może być dla ludzkiego ucha przyjemnie bądź nie. Tak się składa, że większość ludzi będzie oceniać podobnie, czy pewien interwał brzmi przyjemnie, czy też nie. Pitagoras bada, badał zjawisko interwałów za pomocą monochordu, czyli instrumentu. Posiadającego tylko jedną strunę. W swoich poszukiwaniach odkrył, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy trzema przyjemnie brzmiącymi interwałami oktawą, kwintą i kwartą a trzema stosunkami małych liczb całkowitych 1 do dwóch, dwa do trzech i trzy do czterech. Związek ten można wyrazić wskazując na długość struny, której szarpnięcie powoduje, że wytwarza ona dźwięk. Przyciskając strunę w różnych miejscach, a następnie ją szarpiąc, słyszymy różne dźwięki. Jeśli struna przyciśnięta jest dokładnie w połowie, wytwarzany jest przez nią dźwięk o oktawę wyższy niż dźwięk wytwarzany przez tą samą strunę. Która w ogóle nie jest przyciśnięta. Muzyczny interwał oktawy odpowiada więc stosunkowi 1 do 2, gdyż wyższy dźwięk wytwarzany jest przez strunę, której długość jest dokładnie o połowę krótsza od struny wytwarzającej niższy dźwięk. W podobny sposób interwały, nazywane kwintą i kwartą, odpowiadają stosunkom 2 do 3 oraz 3 do 4. Dla Pitagorasa i jego uczniów odkrycie to miało niezwykle duże znaczenie. Wskazywało, że obserwowalne zjawiska, w tym przypadku dźwięki wytwarzane przez instrument muzyczny, mają ukrytą strukturę, a strukturę tę można opisać za pomocą liczb. Co więcej, Wszystkie trzy stosunki zawierają tylko cztery liczby: 1, 2, 3 i cztery, których suma daje dziesięć. Liczba 10 uważana była przez Pitagorejczyków za doskonałą i wiązali z nią przeróżne mistyczne własności. Między innymi na podstawie tego właśnie odkrycia Pitagorejczycy stwierdzili, że to liczby są arche. I że to badania dotyczące liczb mogą wskazać porządek ukryty w pozornie chaotycznym świecie. Z dzisiejszej perspektywy, ten postulat Pitagorejczyków, podobnie jak wspomniany już postulat Talesa, że to woda jest arche, może wydawać się ekstrawagancki. Przykładowo to, że suma liczb, które zawierają trzy wspomniane stosunki, daje liczbę dziesięć. Z powodzeniem może być całkowitym zbiegiem okoliczności. Ów postulat Pitagorejczyków wydawał się zresztą ekstrawagancki już Arystotelesowi, który zauważył, że obiekty, dostępne w naszym doświadczeniu, posiadają wagę. A zbiór liczb nie może przecież posiadać wagi. Można jednak czytać Pitagorejczyków mniej dosłownie, nie uważając wcale, że myśleli oni, że obiekty fizyczne składają się z liczb w taki sposób w jaki samochód składa się z silnika kół czy karoserii tak czytają pitagorejczycy chociażby niektórzy współcześni fizycy i filozofowie nauki jak werner heisenberg czy karl popper którzy uważali że współczesna fizyka zainteresowana matematyczną strukturą świata przypomina Filozofię Pitagorasa. Z konieczności nie wspominamy już o innych przed Sokratykach, którym filozofia również wiele zawdzięcza, by wymienić chociażby Heraklita czy Parmenidesa. To, o czym wspomnieliśmy, wystarczy jednak, aby uzmysłowić już sobie, na czym polegają filozoficzne próby zrozumienia tego, jak się rzeczy mają. W najszerszym możliwym znaczeniu tych słów. Wiemy już też, w jaki sposób przedstawiać się może charakterystyczną dla filozofów i niczym nieograniczona ciekawość świata. Co więcej, filozofię Thalesa i Pitagorasa można uznać za archetypy dwóch wielkich tradycji filozoficznych, ścierających się ze sobą aż do dzisiaj, czyli racjonalizmu i Empiryzmu. Tradycje te różnie zapatrują się na rolę doświadczenia, a więc informacji dostarczanych nam przez wrażenia zmysłowe i introspekcję w zdobywaniu wiedzy. Racjonalizm umniejsza w tym miejscu rolę doświadczenia. Racjonalistom bliski będzie chociażby pogląd, zgodnie z którym nasza wiedza jest w niemałym stopniu wrodzona. A dzięki doświadczeniu, jedynie przedostaje się ona do naszej świadomości. Tak właśnie można odczytywać Pitagorasa, który uważał, że dusza człowieka jest wieczna i uwięziona w ciele. A ucieczkę zapewnić jej może badanie abstrakcyjnych formuł matematycznych, gdyż wraca wtedy tam, skąd przybyła. Ową ideę Pitagorasa rozwinął niedługo później Platon, jeden z najbardziej znanych racjonalistów w historii filozofii. Empiryści uważają natomiast, że doświadczenie odgrywa absolutnie kluczową rolę w zdobywaniu wiedzy. Niektórzy empiryści twierdzą wręcz, że człowiek jest w chwili urodzenia niezapisaną kartą. Zaczątki tej tradycji odnaleźć można u Talesa, który arche upatrywał w zmysłowo poznawalnej wodzie. Nasza wiedza o właściwościach wody jak choćby to, że w stosunkowo prosty sposób zmienia ona stan skupienia, a pewne ciała unoszą się na jej powierzchni pochodzi właśnie z doświadczenia.